Andreas Glenz, jestem prezesem firmy Prevac. Firma zajmuje się technologiami próżniowymi, a w głównej mierze produkcją aparatur naukowo-badawczych, gdzie między innymi wykorzystuje się próżnię jako medium. Polega to na tym, że naukowcy gdzieś ze świata, z Polski, przychodzą do nas i starają się przekazać nam, jakie urządzenie chcieliby mieć, żeby dojść możliwie szybko do ich wymarzonego celu, czyli stworzenie głównie nowych materiałów. Mając nowe materiały, automatycznie powstają nowe technologie. My jesteśmy takim łącznikiem pomiędzy nauką i techniką i tworząc właśnie te nowe urządzenia łączymy wymogi nauki, jak i dodajemy ze swojej strony możliwości techniczne, tak żeby te marzenia naukowców zostały przelane na jakieś konkretne działania. Z firmą Prevac współpracujemy od wielu lat. To doskonały przykład idealnej organizacji w przedsiębiorstwie, w którym działy konstrukcyjny, technologiczny, a także produkcja współpracują w obrębie jednego spójnego środowiska w systemie PDM Professional. Rolę deski kreślarskiej odgrywa oprogramowanie SolidWorks, w którym wiedza i talent konstruktora zamieniane są w niezwykle skomplikowane i technologicznie zaawansowane projekty. Uzupełnieniem są tu programy Composer do przygotowania dokumentacji użytkowej oraz Inspection do kontroli jakości wyprodukowanych elementów. Niezwykle ważnym trybem w mechanizmie procesu produkcyjnego jest oprogramowanie klasy CAM. Najprościej mówiąc, oprogramowanie CAMworks ma za zadanie przeniesienie modelu 3D na język zrozumiały przez maszynę, czyli wygenerowanie kodu G. Przy tak zaawansowanej technologii i złożoności projektów nieodzownym elementem są tu dedykowane aplikacje stworzone przez dział rozwoju SolidExpert. Stanowią one idealne dopełnienie rozwiązań SolidWorks.